Na zaproszenie Oświęcimskiej Fundacji Bliżej Człowieka, prowadzącej w Brajsku wioskę dziecięcą imienia dr Janusza Korczaka, przybył do Polski 13 sierpnia 2014 roku książę Karl zu Löwenstein, szef zarządu niemieckiej maltańskiej służby pomocy. Okazją do wystosowania w lutym bieżącego roku specjalnego zaproszenia była przypadająca w tym roku 20. rocznica powstania rajskiej wioski, która od 1994 roku stała się schronieniem i szczęśliwym domem dla ponad 70 osieroconych dzieci. Książę Karl zu Löwenstein, jak podkreślił, odwiedził Polskę właściwie po raz pierwszy, choć 30 lat wcześniej miał okazję być przez kilka godzin w polskim Zgorzelcu. Tym razem jednak jego pobyt był nieco dłuższy i nieprzypadkowy. Zbiegł się nie tylko z 20. rocznicą powstania rajskiej wioski, ale i z 73. rocznicą męczeńskiej śmierci w KL Auschwitz świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Stąd wizyta dostojnego gościa rozpoczęła się od udziału w pielgrzymce z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu do byłego niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz. Przejścia pod historyczną bramę Arbeitmachfrei oraz pod blok śmierci. Książę Karl zu Löwenstein wraz z małżonką Marią Asuntą, zięciem Maksymilianem i towarzyszącymi mu delegatami niemieckich Maltańczyków złożył wieniec w podziemiach bloku 11 w celi, w której zginął święty Maksymilian. W celi śmierci polskiego kapłana męczennika książę modlił się za ofiary KL Auschwitz-Birkenau i II wojny światowej oraz w intencji polsko-niemieckiego pojednania i pokoju dla wszystkich narodów świata. Z podobną intencją goście z Niemiec stanęli przed znajdującą się obok bloku śmierci ścianą straceń. Modlitwa i refleksja nad trudnym dziedzictwem historii towarzyszyła im również podczas odprawianej przy bloku 11 mszy świętej, której przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ksiądz biskup Roman Pindel. W imieniu Episkopatu Niemiec w liturgii uczestniczył także ordynariusz diecezji bamberskiej arcybiskup Ludwik Schick, który wspominając świętego Maksymiliana podkreślił, że jest on obecnie jako męczennik KL Auschwitz patronem polsko-niemieckiego pojednania. Po uroczystościach książę wraz z delegacją udał się do świętującej swoją 20. rocznicę powstania wioski dziecięcej imienia dr Janusza Korczaka w Rajsku koło Oświęcimia. Ta enklawa dobrej nadziei i troski o dzieci pozbawione ciepła w swoich rodzinnych domach powstała dzięki determinacji jej fundatora Janusza Marszałka i pracy bardzo wielu ludzi dobrej woli. Znaczna ich liczba, szczególnie zaangażowanych i ofiarnych sojuszników wspierających budowę wioski, pochodziła z Niemiec. Książę Karl zu Löwenstein, goszcząc w wiosce dziecięcej, spotkał się m.in. z licznymi gośćmi z Niemiec, z diecezji magdeburskiej, bamberskiej, kolońskiej, regensburskiej, freiburskiej i z Münster, którzy włączyli się w organizację jubileuszowych uroczystości i festynu. Policjanci z niemieckiego Halberstadt zapewnili bufet i kuchnię polową, z której serwowano smaczną grochówkę, kiełbaski i placki ziemniaczane oraz zimne i gorące napoje. Zapachom z polowego kotła nie oparł się również książę zu Löwenstein i wraz z przyjaciółmi zasiadł do posiłku w plenerze. Kluczowym punktem rocznicowych obchodów było spotkanie mieszkańców rajskiej wioski i zaproszonych gości. Dziękuję serdecznie za okazję powiedzenia do Państwa paru słów w imieniu niemieckiej Malteser Hilfsdienst. W imieniu niemieckiej maltańskiej służby pomocy książę Karl zu Löwenstein wraz z Maltańczykiem Martinem Preussem z Ambergu, wielkim przyjacielem rajskiej wioski, od 1989 roku przekazał 6666 euro i 66 eurocentów, defibrylator oraz specjalny pojazd do transportu osób niepełnosprawnych. Maltańczycy, niemieccy i polscy pomogli także policjantom z Halberstadt w przekazaniu karetki pogotowia ratunkowego dla ukraińskiego szpitala w Samborze. Oba pojazdy poświęcił obecny na uroczystości ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy.
Pod wieczór książę Karl zu Lewenstein wraz z małżonką odwiedzili klasztor ojców franciszkanów w pobliskich Harmężach, gdzie w podziemiach kościoła znajduje się wystawa Klisze pamięci – labirynty. Ich autorem jest profesor Marian Kołodziej, były więzień KL Auschwitz nr 432 z pierwszego transportu do tego miejsca zagłady z 14 czerwca 1940 roku. Na setkach przeważnie czarno-białych rysunków autor zaprezentował swoją artystyczną wizję piekła hitlerowskiego obozu śmierci, tak jak je zapamiętał z własnych przeżyć. Po zwiedzeniu wystawy książę Karl zu Lewenstein wpisał się do księgi pamiątkowej, potwierdzając słowa wybitnego polskiego kapłana i filozofa księdza profesora Józefa Tischnera, że w pracach tych ukazana jest cała prawda o Auschwitz.